Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na partię, która miała miejsce w internecie. Grałem ją osobiście z. Gotamem czasem popularnym streamerem, youtuberem, mistrzem międzynarodowym, który ma ranking około 2370 na żywo, coś w tym stylu, dokładnie nie sprawdzałem, to myślę, że mało istotne. W każdym razie no, cieszy fakt, że udało mi się w nim zagrać, z nim zagrać w Titlet Tuesday 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. No, i przejdźmy może od razu do rzeczy. W trakcie partii będę opowiadał, co tutaj miałem w głowie, jak myślałem i po co te ruchy, i ogólnie kiedy były błędy i tak dalej. No, bo na swojej grze i swoich odczuciach, najłatwiej myślę, że wytłumaczyć. Co innego, analiza partii jakichś mistrzów, powiedzmy, z którą nie miało się do czynienia. D4 zagrałem, posunięcie G6 ze strony przeciwnika, posunięcie C4, goniec G7. Taka nowoczesna obrona ze strony mojego przeciwnika, skoczek C3 no i ja wiedziałem, że ten ruch C5 jest możliwy który powoduje jedną rzecz, no bo pierwsza, pierwsza sprawa, nie bijemy tego na C5, absolutnie to jest no, niefortunne posunięcie to generalnie w centrum trzeba raczej się rozpychać niż tracić to centrum, po ruchu D5 no wiedziałem, że taki ruch mój przeciwnik może wykonać prawie zawsze, już po tym posunięciu C5 tak czułem, że może być taka pozycja Powiem tak, teorii tutaj nie znam. Ale rozegrałem wiele partii już w tym schemacie, z niezłym, myślę, skutkiem. No i podobała mi się ta pozycja. No więc gramy sobie dalej. Mój przeciwnik zagrywa F5. To takie sprytne posunięcie. Wybiega sobie pionek, żeby łapać troszeczkę tutaj te pola centralne i ogarniać, że tak powiem. Skoczek za nim podąża i też świetnie to się komponuje. No więc postanowiłem odpowiedzieć na to ruchem F3. Wydawałoby się, że to jest dziwne posunięcie. No owszem, wygląda może dziwnie, ale tu jest jasny plan. Ja miałem taki schemat w głowie i postanowiłem tak zagrać, żeby tu zaraz zagrać E4, tam za chwilę skoczek na F3, goniec, wychodzi sobie, rozzada i tak dalej. Taki miałem plan. No, mój przeciwnik, może inaczej, jeszcze cofnę jedno posunięcie i powiem, jak można byłoby zagrać też ciekawie. Otóż, w moim stylu posunięcie H4 było możliwe chodzi o to, żeby próbować rozbijać się te pionki na skrzydle królewskim. No i po na przykład ruchu skoczek F6 teoretycznie ten plan już nie działa, ale tylko teoretycznie, bo w praktyce może zadziałać generalnie. No bicie pionkiem chyba byłoby możliwe. Tutaj silnik Pokazuje plus jeden około, czyli białe tutaj mają spore szanse. No ale powiedzmy skoczek by wybił, no bo powiedzmy w ten sposób, bo jak wybije pionek, to ta struktura pionów jest no, fatalna, więc tutaj byłbym już spokojny i grałbym po czarnych polach, no ale jakby wybił skoczek, to fajne posunięcie wchodzi e4. No i chodzi o to, że jak tu przeciwnik się rozpędzi i zbije pionka, to my mamy wybicie na h5 z wygraną totalnie pozycją, no bo jak tutaj będzie wybicie, to dajemy za chwilę mata i tutaj jeszcze wchodzi goniec, no myślę, że tego tłumaczyć już nie trzeba. Każdy sobie do, dopowie. No cóż, moi drodzy, ale zagrałem F3 y, z tego względu, że tak już grałem wcześniej. Posunięcie Hetman A5, no więc Hetman C2 pionka bronić trzeba, skoczek na F6, no i miałem zaplanowany ruch E4. Oczywiście tego ruchu teraz zagrać nie można, no bo jest wybicie, wybicie i skoczek wybija na E4 finalnie, jak Hetman wybija y, Hetman wybija na E4. No to Hetman na C3 i zdobywa mi tutaj przeciwnik wieże dając szacha. Generalnie tutaj zagrałem sobie goniec D2. No taki ruch subtelny. Po prostu bronię piona i planuję zagrać E4, to już mi nie ucieknie. D6 ze strony gotam Czes, no i E4 od razu i przeciwnik zagrał skoczkiem na D7. Ja myślałem, że to jest błąd. No, bo tutaj jest podstawienie pionka i byłem już zadowolony. Okazuje się, że taki ruch istnieje. No, i po wybiciu pionka na F5, no mój przeciwnik wybił GF, co jest słabszym zagraniem. Zdecydowanie, no bo zwyczajnie za chwilę tego pionka wziąłem. Ale sprawdźmy sobie, jak można byłoby w tej sytuacji czarnymi zagrać zdecydowanie lepiej. Jak już wychodzimy z koczkiem. I blokujemy sobie tutaj tego gońca. To raczej prawie zawsze aktywnie tutaj wychodzi skoczek do centrum. To jest bardzo dobry ruch z tego względu, że grozi bezpośrednie bicie na F5. A po wybiciu na G6 pionek po prostu wybija. I ta pozycja jest no, zwariowana nieco. Bez pionka stoją czarne, ale tu jest perspektywa zagrania sobie gońcem na F5, co wyda, wydaje się solidnym posunięciem, oczywiście. No taki ruch G4. Można by było zagrać, ale dużo się dzieje. Można by było po prostu go nie z d7 z planem Długa Roszada. No myślę, że takie ciekawe rzeczy tutaj się pojawiają w tej, w, tej, w tej partii, dosyć ostre. No ale w partii tutaj zbił Pionkiem, więc ja odbiłem Hetmanem, zadowolony, Pionek więcej. Mówię sobie w ten sposób, jak przeciwnik zagra mi skoczkiem, to ja zwyczajnie wrócę, Pionka wziąłem i jest dobrze. Hetman A4 ze strony przeciwnika trochę mnie zaskoczył, aczkolwiek widzimy, że odbiera mi tutaj opcję powrotu na C2. No więc wróciłem Hetmanem na B1 z prostym odbiciem się figurą na polu B3. W ten sposób myślę, że warto grać. Znaczy, ja tak się zastanawiam, bo jeżeli gram jakąś figurką i widzę, że zagrywam sobie na słabe pole, no na B1 może nie jest jakieś super rewelacyjne pole, tak generalnie mówiąc, no w tej sytuacji jest akurat w porządku. No to gram sobie tak, żeby odbić. Się tą figurą z jakiegoś miejsca od razu na lepsze miejsce. No i widzimy, że z Hetmanem na B1 zagram sobie tutaj na B3 z tempem. Jak wymienię Hetmany i mam pionka więcej, no to jesteśmy w domu. Skoczek zagrywa na E5, Hetman od razu na B3, no i goniec D7. Dużo dobrych posunięć mogłem tutaj sobie zagrać. Mogłem. Od razu wymienić Hetman. No ale sobie pomyślałem, jak on mi wymieni, to ja sobie tutaj pionki połączę i jest świetnie. Mogłem wymienić mimo wszystko. Następnym razem myślę, że to uczynię z tego względu, że wymiana Hetmanów przy pionie więcej, pionku Więcej i parze gońców jest to myślę, że wystarczająca przewaga. Zagrałem babolca. Znaczy, nie jest to błąd, bo to jest ruch H3 takie niefortunne trochę posunięcie no komputer tutaj od razu zmienia ocenę sytuacji niestety na, no, na równo, bo generalnie w tej sytuacji jestem o wiele lepszy, plus około 2 mniej więcej na komputerze znaczy na silniku szachowym tu przede wszystkim po partii stwierdziłem, że F4 było zdecydowanie lepsze po tym ruchu na przykład skoczek G4 H3 i tam sobie jadę pionkami coś mi się ubzdurało w partii, że skoczek może wejść mi na E3 no wiecie, jakbym grał partię długą w ten sposób, to na pewno by by było to inaczej, no w zasadzie mój przeciwnik też pewnie inaczej by postępował przy grze ba na bardzo skrócon skróconym czasie dochodzi element lekkiego stresu na pewno e, no powiedzmy ogrania jeszcze może troszeczkę brak, wróciliśmy po wakacjach w title tuesday, więc e, no tak sobie to można tłumaczyć generalnie, no no ale szachista powinien w ten sposób tutaj kombinować analiza jest potrzebna, właśnie przeanalizuję sobie taką partię i w, następnym, w następnej partii rozgrywce w tym debiucie już mniej więcej będę wiedział jak się poruszać, to jest ważne no cóż, po H3 mój przeciwnik zagrał skoczkiem H5, od razu tutaj się próbuje na G3 zakotwiczyć, no więc ja teraz F4 z no i mój przeciwnik skoczek G3 dzieje się dużo, no dzieje się dużo, bo tu mi wisi wieża Tutaj mogę zbić skoczka. Co zrobić? Na pewno nie odejdę pasywnie wieżą. Nie ma takiej opcji. Tu byłem zadowolony. Czułem podskórnie, że jest dobrze i wybiłem skoczka. Mój przeciwnik przepraszam, nie zbił mi wieży, tylko najpierw wymienił hetmany, z czego byłem zadowolony i teraz została zbita wieża. No i gram sobie E6. No tylko taki ruch trzeba wykonać. Nie ma innej opcji. Pozycja białych jest fantastyczna. Tutaj goniec wrócił na C8 i w tej sytuacji no właśnie, jest dużo dobrych posunięć, które można zagrać. Chodzi o to, ja tutaj się nastawiałem na to, żeby tego skoczka od razu złapać. No i zagrałem sobie skoczkiem na E2, nie wypuszczając tego skoczka na G3. No i pomyślałem, zagram G4, zagram goniec G2 i zbiję skoczka na H1. Mając dwie figury za wieżę, przy takiej pięknej formacji pionków, no to tylko jedna, jedna strona może wygrać tę partię. No cóż, można było też grać inaczej. No, na przykład goniec d3 jest ciekawe, tak, żeby te gońce tutaj otworzyć bardzo mocno, no ale myślę, że skoczek e 2 też jest w porządku, tu cały czas jest przewaga. Mój przeciwnik zrobił roszadę, co okazuje się bardzo niedokładnym ruchem wbrew pozorom, bo tu się zrobiła słabość na e 7 No i właśnie, zaczęły mi się teraz tutaj komplikować trochę plany, to znaczy nadal poza jest dobra, cały czas jest w porządku, bo zagrałem gońcem na f4 zupełnie niepotrzebny ruch, ale on nie wypuszcza przewagi. Silnik pokazuje plus 4,5 i to grubo. Można było zagrać bardzo łatwe posunięcie, mianowicie goniec G5. Niekoniecznie muszę się nastawiać na to, że ten skoczek musi tu wyjść, no bo generalnie taki ruch końcem był spowodowany tym, żeby przesłonić linię i żeby nie wypuścić najmocniej, przepraszam tutaj myszka klika, nie wypuścić tutaj skoczka na F2 no i w tej sytuacji no właśnie należało zagrać gońcem na g5 bezpośrednio atakując pionka przecież jak mi skoczek wyjdzie to ja mam tylko jakość mniej a zbieram pionki pozbierałbym pionki byłbym w domu e, ok no powierza na przykład e8 g4 i plan jest bardzo prosty no jak wieża by pasywnie broniła to jeszcze lepiej dla mnie no tak nie poszło niestety ale zagrałem tak jest dalej w porządku posunięcie b5 bardzo e, dobra decyzja, taka praktyczna ze strony przeciwnika. Co dalej mam, e, co dalej powoduje, że mam dużą przewagę. Mimo wszystko, pionka wziąłem. E, no, ale on próbuje tutaj e, robić zryw na skrzydle. I zagrywa sobie A6 no i świetnie, mogłem tutaj zagrać posunięcie C4, no przecież widzimy, że ta wieża jest niebroniona, więc po co tym piątkiem tutaj szachuś zbija znaczy, ja tego nie zbiłem jeszcze zagrałem posunięcie G4 no i mój przeciwnik zagrał goniec B7 i zagrałem gońcem na G2, można było to jednak przykleszczyć C4, tam potem zagrać sobie B6 po gońcu B7 i też byłoby świetnie, po prostu nie, otw nie otworzyłbym tak szybko linii dla wież przeciwnika, Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. No, i po tym posunięciu tutaj przeciwnik wybił. Ja wymieniłem tę wieżę, no bo wymienić raczej trzeba, to jest też dobre. No i wziąłem skoczka. moi drodzy, pozycja jest wygrana dla białych, no bez dwóch zdań, dosyć prosta w realizacji. No, ale mieliśmy na zegarze około minuty w tym momencie. Mój przeciwnik zagrywa na a, wieżą na A3, a no właśnie, a ja skoczkiem na C1 pasywnie broniąc tutaj pionka. No to jest taka pierwsza moja niedokładność, aczkolwiek to nie wypuszcza przewagi, nie wypuszcza wygranej, to jest cały czas ogromna przewaga białych, żeby była jasność. Można by było może próbować tak. Królem gdzieś podchodzić, tylko to strasznie dużo czasu zajmuje. Jak należałoby zagrać inaczej i bardziej powiedzmy odważnie, ale to takie trochę trudne zagranie, no ale mimo wszystko, uaktywnić gońca, oddać tego piona na B3 spokojnie. Widzimy, że skoczek broni jest wszystko dobrze. Jak się uaktywni tu jakiś pion i będzie chciał iść do pola przemiany, to zawsze gońcem złapie i królem mam blisko. No ale mógłbym teraz właśnie goniec G5 cały czas na słabość, uderzyć w słabość przeciwnika. I po królew 8 tym razem jedyne posunięcie na przykład to skoczek G3, ale ten ruch już byłby trochę trudniejszy i taki zobowiązujący z tego względu, że po wybiciu na c3 skoczek idzie na f5, no i oddałem te dwa pionki. W ogóle tego pod uwagę nie brałem, a szkoda, no bo w tym momencie tutaj zabij, zbijam za chwilę pionki. Na przykład po wybiciu na h3, gdzie tracę kolejnego piona, no to zaczyna się żniwo z mojej strony. I po tym ruchu, na przykład po krugie 8 goniec d6, ta partia jest już bardzo prosta w realizacji. Wystarczy pójść pionkiem, skoczek g7 i tak dalej, doprowadzić pionka do pola przemiany. Prosta rzecz. No, ale jak już mówię, na skróconym czasie gra się różnie. Posunięcie C4, tutaj wymieniłem, byłem również zadowolony, gdyż król był jeszcze bliżej. No i teraz można było zagrać naprawdę 100 milionów różnych ruchów. Generalnie widziałem taki ruch wieża A5, że tutaj mi goniec zacznie tego pionka zbijać. No i co z tego? Można było na to iść, czyli na przykład zagrać królem na D2. Wieża A5, Skoczek na E2. Jeżeli nastąpi wymiana, to ja wymieniam. Wieża wymienia na D5 i Skoczek na przykład na D4 z fantastyczną formacją figur białych i żadnych szans przeciwnikowi. No ale po tym posunięciu goniec zagrał na G5. Król zagrał na F8, goniec E4. Wieża mi zbiła pionka. No, tak już zagrałem trochę. Tak, powiedzmy szybko, no i znowu popełniłem, powiedzmy, błąd. No bo zagrałem skoczek E2. Niepotrzebnie zupełnie, przecież tutaj goniec tego skoczka broni. Należało zagrać H4. Nie pozwolić na zbicie piona na H3. Przede wszystkim. Tu się wszystko trzyma. Zobaczcie: pole bronione, pole bronione, pole bronione. Wieża nie może mi dać żadnego szacha. Tutaj jest wszystko bronione. Wieża nie jest w stanie zaatakować, generalnie, króla. Król jest bezpieczny. No a my sobie dalej spokojnie możemy kontynuować marsz pionkiem. W którymś momencie zbije piona. No i nawet mi się gadać nie chce, jaka to była prosta wygrana. No ok, skoczek E2 i wieża mi zbiła tego pionka na H3. No i niestety popełniłem tutaj decydujący błąd w tej sytuacji, bo wierzcie lub nie, ta pozycja nadal jest wygrana dla białych mimo straty tych pionków należałoby na przykład spróbować zagrać proste król F2 albo skoczek D4 i próbować grać skoczek C6 na, na przykład lub skoczek F5 bardzo dużo normalnych ruchów tu było do wykonania a ja zagrałem jeden z takich gorszych, mianowicie król D2 dlaczego ten ruch jest słaby? Z prostego powodu co komputer ocenia jako totalny remis w tym momencie, no bo tam silnik widzi już remisową sytuację, gdzie nadal jest w porządku powiedzmy remis to nie jest zły wynik, ale Ciężko się pogodzić z tym, jak masz totalnie wygraną, i wiesz, że masz wygraną, że tutaj się sytuacja wyrównuje. Goniec D5 nastąpiło. No bo po biciu gońcem jest wieża D3. Prosta taktyka. Z praktycznego punktu widzenia, czarnymi gra się tu myślę, że dosyć łatwiej. Ja postanowiłem zagrać goniec H6 oddać tego gońca, na co mój przeciwnik się oczywiście zgodził i wybiłem gońca białopolowego. Tak sobie stwierdziłem, że taki układ dla mnie będzie korzystniejszy. No niestety ta sytuacja już jest gorsza dla. Białych. Po wieża G6. Goniec zbił pionka. Wieża zbiła pionka, i z powrotem gońcem zagrałem. No niestety, wygrać tego białymi się praktycznie nie da, tylko czarny może to wygrywać. Można tutaj walczyć o remis po H5, Zagrałem królem. H4. Goniec na F3. No mieliśmy tutaj już po 20 kilka sekund. No czas gonił, niestety. Wieża G5. Skoczek F4. Takie ruchy. No i uaktywnił tutaj przeciwnik króla. Król F2, Król F6. Goniec G2. Król E5, skoczek do szacha, no i tak widzimy, że król mi w ten, w ten sposób wziął po prostu pionka. Ja dałem szacha na H3, Król F6, Skoczek F4, D5. No i w tym momencie już nie zdążyłem tutaj gońcem ruszyć na C8. Spadł mi czas, no to bez znaczenia, bo pozycja jest totalnie wygrana dla czarnych. Zgadzam się, że wszystko jeszcze jest możliwe w takiej końcówce na takim czasie, w Tablet Tuesday. No ale cóż, gratuluję. Gotam Czasowi. Myślę, że mam nadzieję, że spotkam się z nim jeszcze raz i zrewanżuję się w tym turnieju albo w jakimś innym. Ale mimo wszystko miło było zagrać. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie.